Pierwsze kroki po instalacji Drupala. Wchodzimy w dział zarządzania. W sekcji konfiguracja witryny. Podstawowe dane. Określamy nazwę naszej strony, adres e-mail, z którego będą wysłane wszystkie powiadomienia dotyczące strony, zakładania kont, przypomnienia hasła. Hasło strony, inaczej motto. Misja, czyli co znajduje się na naszej stronie i stopka informacyjna na dole strony. Użytkownik anonimowy, czyli nazwa użytkownika anonimowego, można zmienić na przykład na gość. Domyślna strona główna. To pole określa, co znajduje się na naszej stronie głównej, skąd pobierane są informacje. Na razie tego nie zmieniamy. OK, konfiguracja została zapisana. Drugim miejscem, które należy odwiedzić, dział zarządzania, zarządzanie użytkownikami. Możemy określić rangi użytkowników. Standardowo w Drupalu są dwie rangi, użytkownik anonimowy i uwierzytelniony. Rangi określają, co użytkownik może zrobić na stronie, bądź co zobaczyć. Standardowo każdy, który wchodzi na naszą stronę, jest użytkownikiem anonimowym, a ten, który już się zaloguje, czyli posiada konto, jest uwierzytelnionym. Możemy dodać na przykład swoją rangę, admin. I określić jej uprawnienia. Jeżeli admin, to może robić wszystko, czyli zaznaczamy wszystkie kratki. I tak można stworzyć na przykład rangę dla administratora forum. Dać mu prawa do edycji, kasowania postów. W dziale uprawnienia, jak przed chwilą widzieliśmy, dla każdej rangi możemy przepisać dozwolone akcje każdego użytkownika, uwierzytelnionego, anonimowego, czy jakiegokolwiek innego. Następnie ustawienia dotyczące użytkowników. Tutaj definiujemy, w jaki sposób są tworzone konta na naszej stronie. Możemy ustalić, że tylko administrator może tworzyć, że odwiedzający mogą tworzyć po zatwierdzeniu przez administratora i odwiedzający mogą tworzyć bez oczekiwania na zatwierdzenie. Warto też zaznaczyć, że wymagać weryfikacji adresów e-mail, czyli że użytkownik będzie musiał kliknąć w link potwierdzający chęć założenia konta. Tutaj też możemy określić wszystkie wiadomości wysyłane do użytkownika podczas procesu tworzenia konta. Możemy zezwolić również tutaj na podpisy pod wypowiedziami użytkowników, bądź włączyć obsługę portretów, czyli inaczej awatarów, które mogą być wyświetlane, powiedzmy, w profilu użytkownika. Następną rzeczą dział moduły, czyli elementy, które budują naszą stronę. Mamy tutaj moduły rdzenia opcjonalne, czyli nie są one wymagane do poprawnego działania strony. Możemy tutaj włączyć obsługę forum, blogów, formularza kontaktowego, czy na przykład path, czyli ścieżka. Opłaca się to włączyć, gdyż będziemy mogli tworzyć swoje aliasy adresów automatycznie. No, to wytniemy. No i włączmy na przykład moduł kontakt, forum, pad,
ścieżka, który służy do nadawania aliasów adresom. Filtr PHP, czyli że w zawartości będziemy mogli wrzucać kod PHP. Ja tu jeszcze mam trochę niestandardowych modułów, o których powiem później. Moduły rdzenne wymagane. Bez niej po prostu Drupal by nie działał i one są standardowo włączone i nie możemy ich wyłączyć. Zachowujemy konfigurację. O, tutaj widzimy te pola, które wcześniej ustaliliśmy w podstawowych danych, danych strony. To jest misja strony, a tu stopka. Każda skórka ma to definiowane różnie. Żeby zmienić wygląd naszej strony, czyli załadować inną skórkę, wchodzimy w zarządzaj, skórki i mamy listę skórek do wyboru. Standardowa instalacja Drupala dostarcza kilku skórek, lecz na stronie drupal.org, jak i na innych stronach, można znaleźć bardzo dużą ilość dodatkowych skórek, które diametralnie zmieniają wygląd całej strony. No, skórkę zmienia się prostą, ustawiając ją jako domyślną. No, jak widać, zmienił się cały wygląd. No, finito. I to by było na tyle w tym odcinku.